Pododdziały. Baczność! Równe prawo. Pododdziały. Baczność! Pododdziały. Spocznij! Na prawo! Bacz! Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! W chwili obecnej głos zabierze zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, brygadier Henryk Cegiełka. Szanowni goście, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ochotniczych straży pożarnych, mieszkańcy Bornego Solinowa i Pomorza Zachodniego. W imieniu własnym i wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druha Krzysztofa Zająca, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystym zakończeniu 20. euroregionalnych mistrzostw Polski strażaków łetwonurków. Zanim rozpoczniemy wręczanie wyróżnień, pozwólcie Państwo, że powitam gości honorowych, którzy uświetnili mistrzostwa swoją obecnością. Chciałbym powitać pana nadbrygadiera Marka Kowalskiego, zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pana Wiesława Wachowskiego, przewodniczącego Komisji Działalności Podwodnej PTTK. Witam pana Andrzeja Donikiewicza, dyrektora delegatury NIK w Szczecinie. Serdecznie witam pana komandora Dariusza Bednarczyka, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie. Witam pana Jana Dobrowskiego, zastępcę komendanta Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. Witam pana Zenona Kozowskiego, zastępcę dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Witam pana pułkownika Romana Ostrowskiego, zastępcę komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Witam bardzo serdecznie panią Renatę Piętkiewicz-Chmyłkowską, burmistrza miasta Borne Solinowo. Witam pana Wiesława Kostrzewę, przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Bardzo witam pozostałych zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych służb Policji Straży Granicznej Wojska.
witam serdecznie przedstawicieli służb zagranicznych. Pana Mirosława Wita, komendanta ośrodka szkolenia Straży Pożarnej w Borowany w Czechach. Witam pana Dimitra Wysimowa, komendanta zawodowej Straży Pożarnej w Plovdiv w Bułgarii. Witam pana Jerzego Michałowskiego, przedstawiciela wytwórni papierów wartościowych w Warszawie, który jest od nas, od samego początku z nami na mistrzostwach. Witam bardzo serdecznie obecnych oraz byłych komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej, komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego, prezesów zarządów oddziałów powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, przedstawicieli instytucji i firm współpracujących ze Strażą Pożarną. Witam bardzo serdecznie drużyny Państwowej Straży Pożarnej, drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych oraz drużyny reprezentujące zagraniczne formacje ratownicze. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na 20. Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków. Szanowni Państwo, dwudniowe zmagania strażaków płetwonurków dobiegły końca. Przed nami jeszcze emocje związane z uhonorowaniem tych, którzy w tym roku okazali się najlepsi, najszybsi, najdokładniejsi. Znamy już zwycięzców w klasyfikacji drużynowych oraz indywidualnych. Jednak, co należy podkreślić szczególnie, w tych zawodach nie ma przegranych. Wszyscy uczestnicy wykazali się profesjonalizmem i doskonałymi umiejętnościami radzenia sobie w trudnym akwenie. Sportowe zmagania, których byliśmy świadkami, są dowodem na wysoką efektywność pracy i służby strażaków płetwonurków. Potwierdzili oni swoją sprawność fizyczną oraz świetne kwalifikacje do pełnienia jakże ciężkiej i wymagającej służby. Gratuluję zwycięzcom. Cieszy wasza postawa i osiągnięcia. Będąc płetwonurkami, zmagacie się nie tylko z żywiołem, ale także z własną słabością. Życzę wam, abyście nigdy nie stracili wiary we własne możliwości, aby nie opuszczał was hart ducha i abyście potrafili walczyć o życie ludzkie z taką samą pozytywną energią, z jaką stajecie do zmagań sportowych. A tych wszystkich, których w tym roku nie udało się stanąć na podium, zapraszam za rok, aby spróbowali swoich sił, biorąc udział w kolejnych mistrzostwach. Bardzo gorąco pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby tegoroczne mistrzostwa strażaków płetwonurków mogły się odbyć. Dziękuję instytucjom i firmom wspomagającym organizację mistrzostw. Dzięki waszej przychylności zwycięzcy zostaną uhonorowani cennymi nagrodami. Dziękuję sędziom mistrzostw, sędziemu głównemu panu Marianowi Kurtiakowi oraz całej komisji sędziowskiej za ciężką pracę sędziowską. Dziękuję pracownikom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Bornym Solinowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku oraz funkcjonariuszom i pracownikom pozostałych jednostek Województwa Zachodniopomorskiego za przygotowanie mistrzostw, dbałość o ich sprawny przebieg, zaangażowanie i wkład pracy w organizację przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Chciałem podziękować panu Krzysztofowi Lisowi, staroście szczecineckiemu oraz pani Renacie Pietkiewicz-Mujkowskiej, burmistrz Bornego Solinowa, za niezmienny od lat entuzjazm w podejściu do strażaków oraz euroregionalnych mistrzostw Polski strażaków płetwonurków. Dziękuję gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenia i odwiedzili ziemię szczecinecką. Dziękuję także mieszkańcom Bornego Solinowa za serdeczne przyjęcie i przybycie na mistrzostwa. Jestem przekonany, że sportowa rywalizacja dostarczyła wszystkim emocji i wrażeń, a pobyt w Bornym Solinowie pozostanie na długo w serdecznej pamięci wszystkich gości i sportowców. Wierzę, że za rok spotkamy się w tym miejscu ponownie.